Była to zbrodnia. Zbrodnia poprzez swe okrucieństwo tak bezprecedensowa w nowożytnej Europie, że zyskała miano rzezi. Rzezi Wołyńskiej. Ludobójstwa. A rzeź ta trwała przez cały rok, od lutego 1943 roku do stycznia roku następnego. Akcja fizycznej likwidacji Polaków była planowa, systematyczna i nadzorowana bezpośrednio przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Wykonawcą była podległa jej ukraińska powstańcza armia, a formacje UPA wspomagane były często przez miejscowych ukraińskich chłopów. Ofiarami tej rzezi padło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zamieszkujących Wołyń Polaków. Śmierć sięgnęła także miejscowych Ukraińców, Rosjan, Czechów i Ormian, nieprzychylnych UPA bądź pomagającym Polakom. Była to zbrodnia. Zbrodnia masowa i nikt w miarę bezstronny nie może tego zakwestionować. I była to czystka etniczna, co do tego również nie można mieć wątpliwości. Dwa lata temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której stwierdzono, że wołyńskie mordy na Polakach miały znamiona ludobójcze. Organizacja zbrodni, jej przebieg, rozmiary, zasięg terytorialny oraz cele i motywy, jakie tej akcji przyświecały, zdaniem pionu śledczego IPN uprawniają do stwierdzenia, że na terenie Wołynia w latach 39-45 doszło do zbrodni ludobójstwa. Ale gdy projekt uchwały w sprawie uznania tej rzezi za ludobójstwo został przed 4 laty przedstawiony przez polskich eurodeputowanych wszystkim delegacjom do Parlamentu Europejskiego, nie poddano go pod głosowanie. Rzeczywiście nie doszło do głosowania, bowiem zgodnie z parlamentarnym regulaminem trzeba zebrać 300 podpisów, a to się nie udało. Tak jest zawsze, gdy historia zbyt mocno wplątuje się w politykę. Europie, w tym, co warto podkreślić, i Polsce zależy na przyciąganiu Ukrainy do Europy, stąd często sprawy trudne, które mogłyby temu strategicznemu celowi szkodzić, próbuje się schładzać niż podgrzewać. Czy tak być powinno, to jedno z pytań do gości sporu o historię. Maciej Zakrocki, witam i zapraszam, a gośćmi dzisiejszego programu jest pani Ewa Siemaszko, która bada ten temat od lat, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Witam serdecznie i pan Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry. Żeby nam może łatwiej było rozmawiać, to spróbujmy, jeśli to jest możliwe, zacząć od faktów. Czy część chociażby tych faktów, które przedstawiliśmy w materiale dotyczących skali tego zjawiska, nazw, które się przy okazji tego dramatu pojawiają, państwa zdaniem to nie budzi żadnych wątpliwości, pani Ewa? Moje wątpliwości są, ponieważ ludobójstwo dokonane na Polakach przez ukraińską powstańczą armię zostało ograniczone w tym wstępnym materiale do Wołynia i zakończone jak gdyby w styczniu 1944 roku. Tymczasem... Tym chcielibyśmy się zająć w dzisiejszym programie. Tak, ale obywatel Polski powinien wiedzieć, że tymi zbrodniami były też objęte 3 południowe województwa, nazywane wówczas Małopolską Wschodnią, i że te zbrodnie trwały aż do ekspatriacji Polaków z tamtych terenów, czyli do 1946 roku. Poza tym wszelkie inne informacje podane w materiale wprowadzającym są prawidłowe. A jak pan na to patrzy? Wydaje mi się, że znacznie uproszczono tutaj wydarzenia, które od lat są badane przez historyków, nie tylko historyków polskich, ale także historyków europejskich, historyków ukraińskich. I wydaje mi się, że ten komentarz to jest tak naprawdę odzwierciedlenie pewnej tendencji, która się pojawiła w ostatnich przynajmniej 4 latach, a ta tendencja, rzecz ujmując tak ogólnie, nazywa się polityka historyczna, czyli próba pokazywania historii własnego narodu w trochę innym wymiarze, nie w ramach pewnego obiektywnego namysłu z wykorzystaniem dostępnych źródeł, tylko próba budowania takiego czarno-białego obrazu. Bo jeżeli mówi się o tym, że akcja ludobójcza była od marca, to zupełnie ja po raz pierwszy się spotykam z taką datą, więc bardzo wiele faktów historycznych zostało tutaj potraktowanych w sposób taki trochę wybiórczy. Więc wydaje mi się, że nie można mówić o rzezi wołyńskiej i wspominać wyłącznie o ofiarach polskich, kiedy
Jest wielu polskich historyków, którzy podkreśla, że w pewnym momencie mamy tutaj do czynienia z rzezią obopólną, że ofiary są. O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ludności ukraińskiej. Wprowadzenie do programu siłą rzeczy jest pewnym uproszczeniem, bo nasza dyskusja ma być jej uzupełnieniem i rozwinięciem. Ksiądz Tadeusz Sakowicz-Zaleski. Ja jestem tutaj w trudnej sytuacji, bo ja prezentuję rodziny pomordowanych. Z mojej rodziny na terenie powiatu Bucza, ziemia tarnopolska, zbrodniarze z UPA wymordowali kilka osób i od wielu lat angażuję się w upamiętnienie ofiar ludobójstwa. Ale czy, wejdę w słowo, wiem, że to nie jest łatwe pytanie, ale muszę je zadać, ale czy właśnie to osobiste doświadczenie, które dotknęło rodzinę księdza, no, pozwala właśnie również na taką ocenę tego wszystkiego, co się wydarzyło, która będzie zobiektywizowana? I myślę, że każdy ma prawo, tak jak na przykład rodziny katyńskie, upominają się i to nawet w sądzie w Strasburgu o swoje prawa. Tak, rodziny pomordowanych mają to prawo i nie słyszałem o takim przypadku, żeby rodzinom w cywilizowanym świecie zabraniano upominania się o upamiętnienie. No, ludobójstwo jest też kategorią prawną dlatego rozumiem, że stąd te poszukiwania. Jestem na to bardzo wrażliwy, bo jestem z pochodzenia Ormianinem i pierwszym ludobójstwem było ludobójstwo Ormian dokonane w Turcji, był Holokaust Żydów i ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich było klasycznym ludobójstwem, gdzie zabijano Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Natomiast trzeba sięgnąć do korzeni. Korzenią jest nacjonalist ukraiński, który reprezentowała wcześniej nie UPA, ale Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów kierowana przez Stepana Bandery, która dopuszczała się wielu aktów terrorystycznych w okresie międzywojennym. W czasach wojny rzeczywiście znalazła bardzo podatny grunt przy wsparciu zwłaszcza Rzeszy Niemieckiej i także w mordach na Polakach brali udział kolaboranci ukraińscy, którzy służyli, byli na żołdzie Hitlera, w na przykład SS Galicien czy w wielu innych formacjach, więc to jest problem szerszy. No na pewno. Ja bym chciał tylko, żebyśmy troszeczkę próbowali to porządkować i oczywiście do tego wątku wrócimy. Więc pierwsza sprawa, mówmy o tym, że było to ludobójstwo. No właśnie, czy ta kwestia w sensie prawnym międzynarodowym jest pani zdaniem rozstrzygnięta? Moim zdaniem jest rozstrzygnięta. Przecież w tej sprawie wypowiadał się niejednokrotnie Instytut Pamięci Narodowej, a ściśle Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Ta komisja prowadziła prawie 20 lat badania, przesłuchując już tysiące świadków i analizując materiały, dokumenty, zarówno pochodzące z kręgów polskich, jak i dokumenty ONowskie. I tutaj nie ulega wątpliwości, że było to ludobójstwo. Mówi się czystka etniczna, ale czystka etniczna to jest jeszcze troszeczkę inna kategoria zbrodni, polegająca na tym, że sprawcom zależało przede wszystkim na usunięciu z terenu różnymi sposobami, wypchnięciu określonej grupy narodowościowej. Natomiast tutaj nie tylko, że nie chodziło o tylko wypchnięcie, ale przede wszystkim o biologiczne unicestwienie, bo nawet tych, którzy uciekali spod siekiery, mordowano albo zawracano, zapewniając bezpieczeństwo po to, żeby wymordować. Choć były też przypadki, o czym może jeszcze zdążymy też powiedzieć, ratowania tak, tych tak. ludzi. No, ale oczywiście teraz zamykając ten wątek. To nie UPA ratowała, tylko tak zwani sprawiedliwi Ukraińcy, którzy się nie identyfikowali. W kwestii nazwania tej zbrodni ludobójstwem, jak na to patrzą ukraińscy historycy? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj, jeżeli mówimy o jakimś dialogu, to sformułowanie przyjęte w uchwale sejmowej jest tutaj próbą znalezienia odpowiedzi, jak było rzeczywiście. Ponieważ przerzucanie się terminami bez badania, na ile ten termin prawdy odpowiada rzeczywistości, proste pytanie. Mówi się, że jest to celowe, świadome, zorganizowane przez struktury państwa działanie, ludobójstwo, według kategorii prawnej. Natomiast w przypadku badaczy, historyków, do dzisiaj
Mówi się o apogeum akcji, mówi się o istniejącym rozkazie, który rozpoczynał tę akcję, tylko nikt nigdy tego rozkazu nie znalazł. Więc mówimy o pewnej przyczynowości, skutkowości i wydaje mi się, że pewne sformułowania, wnioski poszły za daleko. One są oderwane tak naprawdę od stanu faktycznego, to od badania dokumentów polskich, ukraińskich, rosyjskich, niemieckich dotyczących tego okresu i umiejscowienia tych wydarzeń w konkretnym okresie historycznym. A ja mam wrażenie, że bardzo wielu publicystów w Polsce próbuje, przepraszam za kolokwializm, wyjąć te wydarzenia, 46 rok na Wołyniu, 43, przepraszam, na Wołyniu i omawiać je tak, jakby to nie była II wojna światowa, że jest tylko dwie strony, są tylko Polacy, Ukraińcy, znaczy nie Polacy, Ukraińcy, są Polacy i UPA, nie wchodząc w ogóle, jaka była dynamika konfliktu, jakie były strony konfliktu, bo nie tylko UPA ma na swoim sumieniu ofiary po stronie polskiej ludności. Natomiast teraz oto jesteśmy ofiarami takiego zabiegu, że na Wołyniu w 1943 roku z formacji zbrojnych, z formacji dokonujących zbrodni na ludności cywilnej było tylko UPA, co jest absolutną nieprawdą i co jest próbą jakby budowania tak naprawdę ideologicznej odpowiedzi na temat tego, co się stało, jakiego rodzaju skala była tego zjawiska, jacy byli uczestnicy tego wydarzenia. To może to jest dobry moment, żeby spróbować jeszcze odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwych interpretacji tego, co się wydarzyło. Czy jeżeli mówimy o około 60 tysiącach zabitych, to mówimy właśnie o w ogóle osobach, które w tym czasie zostały zabite, czy według na przykład państwa wiedzy ewidentnie wiadomo, że właśnie chodzi tutaj o ofiary działań UPA? Nie, więc mówiąc o 60 tysiącach, mamy na myśli wyłącznie ofiary UPA, ale tutaj nie chodzi o ilość, chodzi o to, kto dokonywał zbrodni i w jakim celu, a o tym to już tutaj mówiliśmy. Oczywiście, że Polacy ginęli również z rąk niemieckich, ale akurat w tym czasie to był zupełny margines strat, które ludność polska poniosła na Wołyniu. Ja tutaj chciałam jeszcze się odnieść do pierwszej wypowiedzi pana przewodniczącego Tymy, który powiedział, że na Wołyniu była rzeź obopólna. Nie było czegoś takiego jak rzeź obopólna. Owszem, były akcje odwetowe albo prewencyjne w drugiej połowie 1943 roku. To jest w tym czasie, kiedy już Wołyń był prawie ogołocony z ludności polskiej, gdzie wymordowano większość tych ofiar, które w ogóle padły z rąk ONUPA. To może by szybciutko pan zechciał powiedzieć, na podstawie jakich przesłanek użył pan tego określenia obopólności? Znaczy przede wszystkim konflikt polsko-ukraiński jako taki nie rozpoczął się w lipcu 1943 ani w marcu 1943. Od początku II wojny światowej mamy do czynienia z sytuacją destabilizacji, jeżeli chodzi o tereny II Rzeczypospolitej. Destabilizacji, która oznacza także występowanie zjawisk takich jak zbrodnie, zabójstwa, napady, gdzie ofiarą jest ludność cywilna. I tutaj uczestnikami, sprawcami, ofiarami są wszyscy mieszkańcy, napastnikami także różne grupy. Więc ale jak pan mówi o obopólności, rozumiem, że chodzi o przypadki ataków, w tym również i morderstw czy zabójstw ze strony na przykład, jak domyślam się, Armii Krajowej w stosunku do ludności ukraińskiej. Nie, mówimy o dynamice pewnego konfliktu. Proszę wziąć pod uwagę, że po dezercji na przykład policji ukraińskiej do partyzantki w marcu 1943 roku, na to miejsce Niemcy mobilizują, czy też biorą na służbę Polaków, częściowo wołyńskich, częściowo z Galicji, z kraju Warty tak zwanego. Ci ludzie dokonują mordów na cywilnej ludności ukraińskiej. W przekazie powszechnym oni są Polakami. Oni nie są na służbie niemieckiej, oni są Polakami. Ponieważ konflikt polsko-ukraiński miał swoje podłoże przed II wojną światową. No, więc kilka wieków. To ale mówimy tutaj o pewnym apogeum tego konfliktu. Czyli mówimy o tym, że jeżeli chodzi o konflikt,
Ofiary, sprawcy bardzo często nie do końca byli w stanie zdefiniować, kto był napastnikiem. Są oczywiście, możemy wskazać, że te konkretne wydarzenia możemy przypisać konkretnej formacji, ale proszę wziąć pod uwagę, że część badań to są wspomnienia zbierane w latach 80., gdzie nawet zawodowi historycy dokonują bardzo często wielu błędów, jeżeli chodzi o zdefiniowanie na przykład formacji, jaka dokonała danego, a nie innego zabójstwa. To ksiądz Tadeusz, bardzo proszę w tej sprawie. Jaka jest księdza wiedza na temat... Znaczy, mnie jest to bardzo przykro słychać, co mówi pan przewodniczący. I szkoda, że Związek Ukraińców nie bije się w własną pierś i nie powie prawdy o ludobójstwie. Bo to ludobójstwo było rzeczą okrutną. I myślę, że wszelkie relacje narodu ukraińskiego z innymi narodami będą wtedy prawdziwe, kiedy się powie prawdę. Poznacie? A gdybyśmy chcieli o tym wątku... Więc właśnie chcę wyjaśnić. Więc przykro to bardzo słychać. Niemniej jednak trzeba jasno powiedzieć. To nie jest to, co się działo... Mówimy o Wołyniu, ale to, co się działo na Kresach Wschodnich. Akurat moja rodzina mieszkała w województwie tarnopolskim. To mamy do czynienia z wybuchem skrajnej nienawiści do cudzeńców, czyli obcoplemieńców, nie tylko do Polaków, bo pierwszymi ofiarami nacjonalizmu ukraińskiego byli Żydzi. Czynny udział w Holokauście Żydów, wspieranie Niemców w wyrzynaniu tych Żydów, mordowaniu, zapędzaniu do gett, wzięli udział członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Kiedy Żydzi zostali zgładzeni na tych terenach, przecież to nie była wojna żydowsko-ukraińska. Wzięto się za Polaków i inne narodowości, więc wymordowano... Trzymali tego wątku, bo jeżeli się pojawia zarzut, że była jakaś symetryczność, taki termin się nie było symetryczności. Pojawia, to czy znane są księdzu przypadki, w których można powiedzieć, że rzeczywiście ze strony polskiej w jakiejś formie samoobrony, odwetu, więc to jest dokładnie tak, jeżeli ktoś się włamuje do cudzego domu i właściciel domu zabija sprawcę, trudno powiedzieć, że to jest równoważne. Napady na wsie polskie, bo tu trzeba powiedzieć, że była to zorganizowana akcja, choćby Krwawa Niedziela, wybranie niedzieli, kiedy ludzie idą do kościołów przez UPA, żeby zaatakować dziesiątki, a nawet idące może nawet setki miejscowości i zażynanie tych ludzi w kościołach, zabijanie księży w czasie odprawiania mszy świętej. Jeżeli ktoś się bronił i ktoś na to reagował, to nie można powiedzieć, że było równoważne. Kiedy SS wchodziło do getta warszawskiego, także Żydzi się bronili i także zastrzelili część SS-manów, którzy atakowali. Więc już tutaj... oddając panu głos, tylko bo chciałem jeszcze panią zapytać. Może ja skończę, bo wątek polega bardzo na tym, że jeżeli napastnicy uzbrojeni, którymi są dobrze zorganizowane oddziały kolaborantów ukraińskich, bo trzeba o SS Galicję wspomnieć, bądź UPA, atakują tych ludzi, mordują wsie, palą te wsie i równają z ziemią, oczywiście jest na to reakcja. Tylko ta reakcja jest skromna w stosunku do tego, co uczyniono. Bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj skala zagłady jest taka, że to jest 60 tysięcy na Wołyniu, natomiast biorąc pod uwagę całe Kresy Wschodnie, to jest od 150 do 200 tysięcy Polaków plus przedstawicieli innych narodowości, którzy zostali wymordowani w tym czasie. Króciutko pan w tej sprawie i oddaję pani głos. Bardzo proszę. Króciutki cytat, bo możemy sobie tak... Cytat z czego, proszę powiedzieć? Cytat z publikacji poświęconej relacjom polsko-ukraińskim jednego z najlepszych badaczy, profesora Torzeckiego. Nieprzytomny nacjonalizm polski szaleje w środowisku polskim, przesycony uczuciami zemsty w stosunku do Ukraińców. Nikt tam nie widzi samego problemu, a patrzy przez pryzmat osobistych krzywd, których doznał, czy to pod okupacją, czy już na zesłaniu. Niestety, atmosfera ta panuje także w wojsku. To jest cytat z marca 1943 ministra rządu na emigracji, ministra Kota. Więc mówienie o tym, że wszelkie działania przeciwukraińskie na Kresach, przeciwko ludności ukraińskiej, nie mówimy tutaj o walkach pomiędzy oddziałami uzbrojonymi, że to jest tylko i wyłącznie odwet czy prewencja, jest budowaniem takiej czarno-białej historii. Niestety ukraińscy historycy nie przeprowadzili takiej pracy jak polscy historycy, jeżeli chodzi o skalę ofiar ukraińskich.
Także nie robiła to strona sowiecka, ale nie robiła nie tylko w odniesieniu do ofiar ukraińskich, ale także polskich, żydowskich i tak dalej, bo nie była tym zainteresowana. Pani, jeśli mogę więc tak powiedzieć. W 1943 roku w marcu w ogóle na Wołyniu, a tym bardziej w Małopolsce Wschodniej, nie było żadnych oddziałów partyzanckich, akowskich. Więc ten cytat tu nie ma zastosowania. Poza tym chcę Ale przepraszam, to ja teraz wejdę słowo, bo mam tu fragment takiego rozkazu, który wydał 22 kwietnia 1943 roku dowódca okręgu AK Wołyń, tak. Kazimierz Bombiński, tak. Pseudonim Luboń, w którym zresztą on między innymi właśnie pisze, zakazuję stosowania metod, jakich stosują ukraińskie rezuny. Nie będziemy w odwecie palili ukraińskich zagród lub zabijali ukraińskich kobiet i dzieci. Tak, to był Ale z tego rozkazu wynika, że był oddział. Zaraz, nie było oddziałów. To był rozkaz skierowany do konspiracji akowskiej, która nie była sformowana w postaci oddziałów. Oddziały partyzanckie powstały dopiero po lipcowej rzezi. Wcześniej były wyłącznie samoistnie powstające małe grupy samoobrony i konspiracja, czyli członkowie, którzy dopiero gromadzili broń, zajmowali się informowaniem społeczeństwa o wydarzeniach i kolportażem podziemnych wydawnictw, w ograniczonym zresztą zakresie. Czy według pana wiedzy wiadomo, jaka jest skala? My tu używamy liczby 60 tysięcy zabitych Polaków. Rozumiem, że to są to dane wynikające właśnie z tych wnikliwych, wieloletnich badań. Czy pan ma wiedzę na temat tego, jak te zjawiska, czy samoobrony, czy odwetu, w jakiej skali miały miejsce? Znaczy ja tutaj chciałbym się odnieść do słów pani Siemaszko, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że każda ze stron ma swoje tematy tabu. I przykład wydawania rozkazów o niemordowaniu ludności cywilnej jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Takie same rozkazy można znaleźć, jeżeli chodzi o podziemie ukraińskie. Ale podziemie ukraińskie w tym przekazie, który proponuje pani Siemaszko, jest traktowane jako unblock. Nie ma chęci zaznajomienia się, że byli dowódcy, którzy mają na koncie konkretne mordy, konkretne zabójstwa, ale byli też dowódcy, którzy nie zgadzali się z tak zwaną antypolską akcją, czyli z atakowaniem ukraińskiej ludności cywilnej. Byli dowódcy, którzy wzywali do tego, do zaprzestania akcji i do niemordowania kobiet i dzieci. Natomiast w naszym przypadku mówi się tylko o polskich takich dokumentach. No, w naszym przypadku mówi się o tym również, bo pan o tym mówi. Także... I jeszcze jedna rzecz. Czy samo nawoływanie jest równoznaczne z tym, że takich przypadków nie ma. Nieprawda. Ponieważ według badań strony ukraińskiej można tutaj mówić o kilkudziesięciu tysiącach ofiar po stronie ukraińskiej. I nie są to ofiary uzbrojone żołnierze UPA, tylko bardzo często w ramach tak zwanych akcji prewencyjnych palono, zrównywano z ziemią całe wsie, czy na przykład, jak to ładnie się w żargonie wojskowym nazywa, poszerzania zaplecza działania na przykład 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Więc tutaj za tak zwanym pojęciem akcja odwetowa i prewencyjna bardzo często chowają się niczym nieróżniące się od poszczególnych. Skala jest oczywiście inna. Więcej ofiar jest polskich, to żaden szanujący się historyk nie zaprzeczy. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że to odnosi się do Wołynia. Natomiast gdy mówimy o Lubelszczyźnie, skala ofiar po stronie ukraińskiej ludności cywilnej jest większa niż ludności polskiej. I ktoś tych ludzi zabił bardzo często w nie mniej okrutny sposób, niż to miało miejsce na Wołyniu. I to są też badania polskich historii. Trudno to wyobrazić, jak się czyta opisy tych zbrodni, że mogło być jeszcze bardziej okrutne. Trzeba poczytać ukraińskie wspomnienia, a nie Proszę tylko państwa, polskie wspomnienia. No bo oczywiście z tej naszej dyskusji dotychczasowej wynika, że na pewno nie zgodzimy się tu przy tym stole co do pewnego opisu tych zjawisk. Natomiast gdybyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby się wydarzyć, abyśmy no przynajmniej zaczęli o tym mówić w takiej atmosferze rzeczywistej chęci poznania prawdy, żeby historycy ukraińscy i polscy mogli się, że tak powiem, normalnie wspólnie badać te rzeczy. Czy nie jest za dużo poziomu emocji po prostu w tym problemie? Proszę, nie zgadzam się, że jest podział na polskich, ukraińskich historyków, że jakoby historycy ukraińscy mają jeden pogląd. Ukraina jest nieprawdopodobnie podzielona w sprawie banderyzmu i ludobójstwa i
Pewna część społeczeństwa ukraińskiego uważa banderowców za bohaterów. Ale to ja księdzu przypomnę, że myśmy, my mówię w sensie Polska wolna i niepodległa, wspierała prezydenta Juszczenkę, który uczynił go bohaterem. Proszę pana, ja byłem jednym z tych, co głosował na Lecha Kaczyńskiego i protestowałem przeciwko wspieraniu Wiktora Juszczenki, nadania doktoratu honoris causa Wiktorowi Juszczence. Więc proszę nie mówić, że społeczeństwo wspierało Wiktora Juszczenkę. Mówimy społeczeństwo, to oczywiście nie mówimy o każdej jednostce. Nie, znaczna część ludzi protestowała. I protestujemy do dnia dzisiejszego, czy robi to ten prezydent, czy inny, żeby oddawać cześć ludziom gloryfikującym UPA i SS Galicję, bo tu trzeba brać całościowo. Więc nie ma czegoś takiego, że Ukraina jest jakaś jedna, taka wspólna pogląd. Znaczna część, Wiktor Juszczenko dostał 6% w ostatnich wyborach, to też pokazuje, jaka jest jego pozycja w społeczeństwie. Więc znaczna część historyków ukraińskich, a taka konferencja na przykład odbyła się w zeszłym roku we Wrocławiu, organizowana przez profesora Pazia, jest przeciwko tej ideologii, która mówi, że banderowcy to byli tacy humanitarni, partyzanci walczący jakoby jeszcze z Niemcami. Więc nie jest to tak. Szkoda, że tutaj akurat Związek Ukraińców przyjął taką zasadę, że kto mówi o banderze źle, to jest przeciwko Ukraińcom. Ja jako prawnuk Ukraińca, bo mój pradziadek był Ukraińcą, chcę powiedzieć, że to wyrządza wielkie krzywdy w ogóle narodowi ukraińskiemu, że zamiast szukać pozytywnych bohaterów, robi się zwykłych zbrodniarzy, przestępców wojennych, bohaterów, którzy są jeszcze z pieczątką walczący o niepodległość. Co to zdaniem księdza właśnie utrudnia to porozumienie. Moim zdaniem przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że ludobójstwo było ludobójstwem i wszelkie próby tutaj gry słownej, że to było coś innego, jest pierwszą barykadą, która prowadzi do, zamyka tą drogę do pojednania. Jakie są pańskim zdaniem warunki brzegowe i odnosząc się oczywiście do samego Bandery i UPA? Znaczy przede wszystkim, no, ja tu nie słyszałem, czy nie przypominam sobie, żebym w tym studiu dzwonił, bronił Bandery, więc nie wiem skąd ten zarzut księdza Tadeusza. No, a pańskim zdaniem Bandera zasługuje na miano bohatera? Moim zdaniem cały ten problem należy rozpatrywać w szerszym kontekście, a nie zabawiać się publicystycznie z budowaniem takiego czarnego obrazu ukraińskiego ruchu niepodległościowego, bo w tym ruchu byli różni ludzie. Natomiast sprowadzanie tego ruchu tylko i wyłącznie do tych najbardziej tragicznych kart, czy najbardziej kontrowersyjnych postaci, jest zabiegiem stosowanym jakby nie tylko w odniesieniu do Bandery. Takie same technologie stosowano wobec Petlury w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy oskarżano go o pogromy żydowskie. Pańska ocena Bandery? Znaczy, ja nie zajmuję się ocenami polityków. Uważam, że był to człowiek ściśle wpisany w kontekst czasowy. To znaczy, bo na przykład przed chwilą ksiądz Tadeusz Sakowicz mówił, że on był odpowiedzialny za akty terroru w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak, ale proszę sprawdzić, ile osób w Polsce, w II Rzeczypospolitej zginęło w ramach terroru politycznego. W jaki sposób prowadzono walkę polityczną, że ginęli Polacy, PPS-owcy, ginęli Żydzi, wobec których stosowano ładunki wybuchowe we Lwowie. O tym się nie mówi, ponieważ wygodnie jest pokazywać II Rzeczypospolitą jako arenę konfliktu nacjonalizmu. Niech pan ogląda spór o historię, o tym się mówi, obiecuję. I na koniec pana przewodniczącego, czy było ludobójstwo na Wołyniu, czy nie? Niech pan powie tak albo nie. Czy to Według było ludobójstwo? Nie. No właśnie. Ja bardzo współczuję Ukraińcom, tym, którzy się tak ujmują za UN-UPA. Współczuję, że po prostu tworzą sobie takich bohaterów. No nie życzę ich żadnemu narodowi, ani ukraińskiemu, ani jakiemukolwiek innemu. Niestety te formacje są całkowicie skompromitowane. Ale ja myślę, że tak jak zawsze będę namawiał do pierwsze dialogu, po drugie rozmowy, po trzecie poznawania różnych punktów widzenia, a edukacja i dociekanie do prawdy zawsze ułatwia później ten wniosek końcowy, bo na pewno chcielibyśmy mieć u naszych braci Ukraińców raczej przyjaciół niż wrogów. Ale nie u banderowców.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.